cześć Krzysiu. O, witaj, witaj. Ja cię już dawno nie widział. No, w sumie widzę, że nowy nabytek kupiłeś, maluszka. No. Ładny. A ty swojego wydarzy odrestaurowałeś. A, no wiesz. Tyle lat już ma, więc trzeba było coś z nim zrobić, no nie? No. A jak tam u ciebie żniwo? Żniwa. Bo ja właśnie mam zamiar zaczynać za niedługo. Lubisz? No. A mi zostało akurat dwa pola. A, no widzisz. Do szkoszenia. No to ja tam dzisiaj wyjadę koło 11 może. No dobra. Jeszcze przejadę na objazd, zrobię pod Biedronkę, na zakupy i wracam. No to się akurat przejadę z tobą. Okej. To którędy jedziesz? Nie wiem. Przez pole. Nie, no ja pojadę tędy. No, może będę szybciej. Może. Widzę, że ciśniesz ostro tym maluszkiem. To trzeba dotrzeć. Normalnie ja pakę już cisnę. Ja też. Ktoś? Hałucę nie zmywam? A no tak, auto nieumyte to staje po drugiej stronie Biedronki. No. I to co pan chce kupić? A, to samo co zawsze. A to idź pan za darmo, że pan udał. Nie ma sprawy. Zresztą jak zawsze. Wracam na farmę. A ja na swoją pojadę.
Ja właśnie będę zaczynał żniwa. A jak tam u ciebie, Piotrek? Jak tam? Jak tam u ciebie? Ja zaczynam żniwa zaraz. A ja przygotowuję kombajn. Tylko się zastanawiam. Zaraz będę hadę zakładał. A widzisz. Ja się właśnie zastanawiam, czy sobie poradzę, bo myślałem, żeby wiesz, od razu jeszcze prasę wziąć i jechać na ten, ale myślę, że kombajn mi wystarczy. Ciekawe, czy go odpalę. Mówisz? Tyle czasu nie był palony, więc nie wiadomo, czy odpalę. Ładnie wszystko. To elegancko. Czekaj, bo wyjechałem. Nawet zatankowany. Ja tam już wyjechałem. No ja właśnie wyjeżdżam sobie już z podwórka, zaraz będę wyjeżdżał. Ja już wszystko. Pojadę polną drogą, może przejadę z Hedrem. No. Ale nie powinnam nigdzie ugrzęznąć. Teraz to już gruje. Ja tam koło pola 8 kosza. A ja tutaj koło 28. A tutaj koło 20, a nie chcesz tam skosić? Gdzie? No masz koło tam tak samo, taki fajny łuk masz u góry. Taki półksiężyc u góry, jak sobie zobaczysz na minimapce. No. Tam się fajnie kosi. Rzeszapaczek ładnie sobie. No widzisz, ja tam jeszcze nie dojechałem. Na razie to się ciągnie delikatnie. No. A tutaj też małeś fajne pole koło mojego. Gdzie? No tutaj. 30? Nie, no koło, tu gdzie ja jadę, no to masz tam pole takie dziesiątkę. A nie, bo dziesiątkę masz chyba do kupienia, nie. Tak, dziesiątkę masz do kupienia. No. Nie wiem, czy ja się przez most zmieszczę, powiem ci. Ale nie wiem. Jeżeli to ma więcej niż 4 metry, 4,5, to może być ciężko, powiem ci. A tak jest z koszarką mieściłem. No, zmieściłem się po łucie, więc jest ok. No, to widzisz. Ja to w tym wizjonie miałem wrócę, ale ciągle cały czas schodzi, schodzi i schodzi. No widzisz, nie wiem. Zaraz się okaże, ja swojego odpalam. Teraz popalam cały rzepaku. No ja ci powiem, że przycisnąłem troszeczkę.
Ile tak będziesz? 4 na godzinę. Ja 3. Ale nieźle. Jest ok, damy radę, powiem ci. Header jest malutki, powiem ci, no 4 metry, chyba 4,5 metra ma. No. Na lepszy kombajn mi nie stać, więc muszę ciułać tym, niestety. Wiesz. Już tyle lat, gdy za nami prosimy. Może jeszcze te żniwa wytrzymają. Może. A masz chociaż już pełny zbiornik, czy nie bardzo? Myślę, że ma nie pełny zbiornik. Tak już parę przyjazdów zrobiłem ładnie. No ja ci powiem, że dopiero mam 38%, więc... No. Muszę zatrudnić pracownika. Czemu? A, bo ja skoczę po prasę. Dobra, ja prasę nie teraz nie potrzebuję. Jeszcze patrzę, proszę. A, tam. To dobrze, w sumie masz. Ja tam skoczę po prasę, tylko się zastanawiam, czym tą prasę wezmę. No i gościa, to może 70 porę. Tam mogę skoczyć. Bo ja widziałem tam u ciebie ostatnio, co ci pokazywał, to zaczep sobie on cały. A no wiesz no. Na dole. Zaczep to się zrobi, ale kiedy to nie wiadomo. No. Ja się zastanawiam, bo mój pracownik to zaraz supa pewno przestawi, bo on ledwo jeździ, a już nie dowidzi za dobrze, więc wiesz. Aż się boję, to wolę mu przestawić. I mam przestawi pierwsze słupa. No ale będziesz trzeba będzie płacić. Nie, bo słup droższy niż to zboże. Jak? Powiem ci, dwa przejazdy, kurde, i mam prawie pełny zbiornik. No, nawet dobrze idzie. Ja też się powiem. Że to będzie właśnie będę. Ja sobie paski takie zrobię, koło supa tutaj odjadę, no nie, żeby lepiej się jechało. No. I dopiero będę dalszy ciąg. Mamy problem. Jaki? Ręcznym.
Znowu ci trzyma ręczny? No, jeśli mi miłość. Weź sprzątnie ten. Odpoczę to znowu, a nie. Nie wiem, co się dzieje, to, że gdzieś tam tylko. Puszczacie raz, jak do niej siadam. Po co ja do góry zaciągam? To możemy się zamienić 60-tami. Nie. Nie. Okej, okay. Pali maszynę. Dobra. Zobaczę, że tam pojedzie. Dajesz na jakiś ściągnięty. Ja jadę swoją 60-tką, powiem ci, że wezmę tą prasę, ale nie wiem, czy będę nią prasował, bo wiesz. No to dobra, ja wezmę moją, a ty mi najwyżej swoją tutaj przyprowadź. To się najwyżej pożyczy ją. Ja no, powiem ci, że źle tylko wygląda jak jadę, ogólnie to wiesz, może być okej. Okay. Nie no, dobra, pożyczę ci. A ty mi swoją przyprowadź, dobrze? Dobra, no to ci na pole przywiozę. Okej. Okay. Gdzie tam? Kosisz ten rzepak, tak? Tak. No to już tam jadę. Ale... dobra. Okej, okay, ja już jestem u ciebie na polu. Tak, tylko jeszcze przyczepę tam podczepię. Dobra. No jak będziesz miał, to daj znać, to podskoczę tam. Dobrze. Już dojeżdżam. Okej. Już stoi, wolna moja. Weź tą twoją pracę tam odprowadzę. Okej, już zaraz podbijam. A to już podpiąłeś? To już podpiąłeś tą prasę mi? Tak, to jest moja. No powiem ci, że fajna. 60-tka. Paliwa tam chyba jest. A no coś tam jest, 65 litrów. A to jest.
Okej. Czas zacząć rozłożyć prasę, powiem ci. No. No. A czy Ten ja pracę mam zrobić? zmarowałem. Dwa dni temu. A to nie jest moja? Nie. A ja przywiozłem też moją. Twoją właśnie odprowadziłem. A. Trzeba znaleźć na co tutaj powiem 60. No, może się znajdzie. A czekaj, bo jakoś tu się rozkładało tą prasę, tylko nie wiem jak. To musisz chyba do Dyśla podejść. Tam rozłożyć, masz tam. A, bo ona ma być tak pod skosem. No, zaraz zobaczymy, powiem ci. Bo będę jeszcze raz odsypę kombajn mój. Mówisz? Tak, bo coś trzeba zrobić. No. No i zaraz wsiadam do prasy, to ci powiem, czy ona mi odpali, czy nie. Powinna. Powinna ruszyć. Wszystko chyba tam chodzi. Sznurki założone. No. No to wypie. No, a zbierze mi pasek, powinna zebrać. Winna. Wiesz, lepiej się 30 by robiło, bez kabiny. Prawda? Prasą? No nie, no ciągnikiem, no. Nie, ta praca jest po 60. A 30 nie uciągnie? Nie widziałem jeszcze na nim, żeby tą pracę 30 ciągnął. U mnie na wsi. A, no Ani wiesz. nigdzie nie widziałem. Zawsze można do budy 30 włożyć silnik 60. Nie włączę się. Skrzynia ci nie będzie pasować. A, to skrzynię też wymienimy. No to bez sodru? Nie? Wyłóż kabinę od 60, przełóż do 30. Ale nie, ja chcę. Wtedy będziesz miał 30 60. Ale nie, bo ja Kabina chcę od bez 30. kabiny. Może być nawet 60, ale żeby była bez kabiny. No, to trzeba załatwić jakoś. Bo Tam jak. widziałem taką w sklepie. Bo jak tam, kurde, ziemniaki by przyjdzie nam kopać? No będzie masakra, powiem ci. No. Tam dobrą pamiętam, żebyśmy kopali. Poczekaj, jak Annę się z garażu wyciągnie, to dopiero będą hece. No. Co roku z nią są same problemy. Naprawdę. A kopanie ziemniaków to sama przyjemność. Żeby je przestać kopać. A tam w ogóle do tryby mężczyzn wymienić, nie? A, Anna już prawie działa. Czeka do Naprawdę mówisz? zbiorów. Tam w garażu stoi, zapakowana. Do tryby coś się w tamtym roku tam walił, nie? Czy coś? A, coś tam siadło, ale co? To ja już nie pamiętam. Ile lat? Cały rok temu, to No. wiesz. Muszę zapomnieć. A, oczywiście.
Kurde, no tak mi stanął kombajnista w polu, że normalnie muszę w zboże wjechać, no. Trudno. Wiem, będą mniejsze plony, wiem. No. Przykre to, ale. Chyba to powiem ci, że zlamiłem, bo nasypałem do dwóch przyczep zboże i no, a nie będę miał tyle zboża, no nie, więc wiesz, będzie troszkę ciężko, bo trzeba dwa razy zrobić kurs na farmę. No. Ale jeszcze nie wiem, jakie u góry mi rośnie zboże, więc jeżeli u góry będzie to samo, co tutaj mam, więc będzie dobrze. To ty już nie pamiętasz, co tam chciałeś? A no wiesz, z tego co kojarzę, to powinien być, czekaj, rzepak, nie, pszenica powinna być. Tyle ten mówię, ja sam już to pamiętam. A jak tam, będziesz inwestował w nową jakąś zabudowę dla krów, czy nic? W chlewy nowe? Możliwe. Ja na razie mam w planach, ale trzeba będzie kupić coś, żeby gdzieś te krowy usadzić. Bo jedna obora, powiem ci, to kurde za mało. No. Do jednej obory więcej niż 30 sztuk bydła ja nie wrzucę. Nie ma opcji. Mówisz? Tak, bo limit u mnie to jest ograniczony na krowy, nie żeby, kurde, wiesz, Bóg wie ile ich tam było. Prawda. Trzeba małą łyżeczką, ale stale, powiem ci co, może coś się wyciągnie na tej polskiej gospodarce. To prawda, to prawda. Ale powiem ci, że ja już praktycznie kończę, bo jeszcze mi na chyba na jeden przejazd jedno pole zostało, więc jest ok. Tak. No a jak tam u ciebie? Ja już drugi zacząłem. A no bo tam miałeś takie fajne małe pola. No. No tak właśnie chyba jeszcze coś mam. No a jeszcze masz tutaj rzepak. Chyba. No chyba u góry też masz rzepak. No wiesz? No tak, tak mi się wydaje, powiem ci. Do góry? Tu koło mnie. Czekaj, pomyślę. Myśl. Możliwe?
Obok ciebie? Tak, tak, obok mnie. Od razu obok? No nie, nie, tam u góry. Taki półksiężyc jak gdyby, wiesz? Aha. Tam do moja jeść musiałem. Z tego co pamiętam. Jak będę jechał, powiem ci tam do góry, zaraz zobaczyć co tam mam, to ci powiem. Czy masz już do zbiorów, czy jeszcze? No, powiem ci, i tak bym na jedną przyczepę tego nie zmieścił. Wiesz? Tak, to jest bankowe, że normalnie nie zlamiłem. No. A już się bałem, bo wiesz, dwa kursy benzyna w cenie, no to kurde, ciężko. Trzeba oszczędzać. No bo inaczej to nic nie będzie. Prawda. Bez pracy nie ma kołaczy. To prawda. Ale powiem ci, jak tą słomę zwiozę na podwórko. A mam taką nadzieję, że przynajmniej dwie przyczepy będą. O, kombajnista ostatni pasek jedzie. Powiem ci, że normalnie tak kurde, od razu za kombajnistą zbierać słomę, no to kurde, no. Robota wrze. A chciałbym całą słomę zebrać, ale powiem ci, że kurde, tu chyba nie wiem, czy mi się uda, bo mam takie w kawałeczkach pomiędzy belkami, snopkami. To chcesz, to tam mogę ci podrawać. Nie, nie, to się nie opłaca, bo ja to wiesz, ja jak się ten, to przejadę jeszcze raz w drugą stronę i będzie. Okej. Ty też kombajn nie chce działać. Uuu, to źle. Mogę ci mój pożyczyć. Nie pożyczaj. Skończę to chyba. Jeszcze na tydzień muszę pojechać. Jak mi siądzie, to już siądzie na porządku. No widzisz. Ja tutaj prawie, no jeszcze trochę mi zostało. Skończę to pole za chwilę. No ja też powiem ci, że ostatni pasek już jadę z tą słomą. Kombajnista już czeka właśnie na końcu pola na odsypanie się i lecę na następne pole. No i oczywiście muszę jakiegoś pracownika znaleźć dla nas,
żeby normalnie nam szło jakoś po dwie osoby na tej farmie, żeby były chociaż, no nie? I jakoś damy sobie radę wtedy. Naprawdę. Więc może kogoś znajdziemy. No. Może ktoś będzie chciał do nas dołączyć? Może. Jeżeli ktoś taki będzie, to na pewno tam napisze coś w komentarzu. Odezwie się. My się odezwiemy. Na pewno odezwiemy. I przyjmiemy. No. Tylko czy będą chcieć takimi sprzętami robić? No to wiesz, porządne sprzęty to nie są. No. Okej, ja już kombaj opróżniłem, jadę na następne pole, powiem ci. Ale powiem ci, że na tym polu mam to samo, więc nie jest źle, wiesz? No to dobrze. A widzę, że ty też jedziesz. Jadę, jadę. Jak będziesz potrzebował przyczepy albo coś, to powiedz, to ci podstawię moje najwyżej jeszcze. Nie. Akurat mi się ten szepan zmieścił na jedno. No, powiem ci, że akurat ja tu mam na razie dwie, ale załadowane, ale bym mógł ci... W sumie bym ci mógł jedną pożyczyć. Nie trzeba. Tu mam małe pole, to powiem ci, że mi wejdzie. I powiem ci, kurde, jak przyjdzie normalnie oranie albo coś, to będzie ciężko. Trzeba by sobie pomagać. No, bo na jeden punkt to powiem ci, że to będzie ciężko na jednym polu. No. Tam masz pięknie na tych przyczepach, widzę. No, na jednej. No. A tam broni się rzepak z mostu. No tak, ale papie, rzepak jest dobrze płatny. No. Ale ja i tak ci powiem, że będę miał słomę, to wiesz, to inaczej będzie. Okej, dobra. To sobie tam leć zjedz i ja tutaj będę walczył dalej.
Już jestem. Op. Okej. A ja tu walczę no, cały tam czas. Się kameruje? Jest dalej, dalej, wszystko okej. No dobrze. Dodaj jęczmień, proszę. Proszę? A już prawie jęczmień, kończę, proszę. Kończę. A znaczy się nie, pszenicę mam, sorry. A ja mam jęczmień. No widzisz. Lepiej sobie. Zacznie lepiej. To dobrze, jak dobrze sypia. A to robisz na słomę, czy na co? Na tą słomę. Proszę? Na słomę robię. No to dobrze. Będą miały co krowy zjeść. No. Te pierwsze pola, co je kusiłem, to tak naprawdę słaby. Tak ja widzę, że obrodziły ładnie. No, to bardzo fajnie, bo wiesz. Ja to powiem ci, że może dwie przyczepy będę miał tego zboża. A, muszę jeszcze powiedzieć. Już mama zaczyna prelegencja tak. Uuu, to źle. Nie, na razie chyba jeden zastańczył. Przed chwilą. A no pole krzywe. No powiem ci, że chyba będę miał półtorej przyczepy, możliwe, że będę miał tego. Ja tutaj zaraz będę miał 100%. No ja też mam praktycznie już dwie przyczepy, powiem ci, więc wiesz. Widzę, że ładnie sypie, ten wyjazd to 100%. No to elegancko. Elegancja, elegancja. No. No ja ci powiem, że robię to krzywe pole i normalnie nie wiem, czy pracownik mi da radę zrobić, czy nie. Lepiej nie zatrudnij. Nie, musi da radę. Powiem ci, od drugiej strony go puszczę i zobaczymy.
Bo chciałbym, żeby to dzisiaj skończyć i sprasować chociaż i tyle. No. Twoja mocy nie ma. Wiem o tym. Słaba. Silnik do remontu i tyle. No i tam trzeba już wybrać. Bo cały czas na nią narzeć, też musisz się zmienić, zmienić na akcji nie masz. A, no poczekaj jeszcze trochę i się zmieni. Prawda. Jak już podjechał? Lampa razy. A nie, jednak on mówił swoje słowa. Stanął. No widzisz. To jest moja to by to pociągła. A no twoja jest lepsza, w lepszym stanie. Moja to jest nieprzerabiane. Moja to jest ona na 60. No widzisz, a moje to już jest ledwo dycha. Twoja mówię. Bo jest trzypa. Podjadę? Nie, a co ty jedziesz się wysypać czy co? Nie. Tylko? Chcę na pole wyjechać. A. Mi tu już niedużo zostało, powiem ci, więc. Jeszcze może tak na 8 przejazdów, max do 10. No. Ostatni raz, mówię. Ciągnij. No nie. Nie da rady. Pół przyczepy tylko wychały. A to z dwoma czy z jedną? Z dwoma. To ona nie da rady. Mój ledwo daje radę. A co? No duży Ursus, to dopiero sobie no daje radę, a tak to... Jeszcze do mnie tam na podjazd, to powiem ci, że ciężko wyjechać będzie. No. Nieważne no, z czym... Nieważne z czym się będzie jechało, i tak będzie ciężko. No. Chyba za na kryształ, ale... No, w sumie jest dobry ciągnik, więc wiesz. A no dobrze idzie, dobrze. No jeszcze parę, że ja tobie to skończę. Wolę, żeby mi ta przyczepa starczyła. Mi tak samo nie starczy, powiem ci. Mi chyba nie starczy, bo mam już prawie 100% w kombajnie, a tu jeszcze przynajmniej 2 albo 3 zbiorniki będą, więc wiesz. Tak samo będzie ciężko. Okej, przelecę przez zboże, pociągnik, żeby było szybciej, no nie? No. Nie no, nie wystarczy mi. Mam kurde 15 ton z hakiem. Naprawdę? No. A ty nie? Ja też będę coś tak miał.
No i odsypuję, o, już przyczepa pełna, jeszcze na drugą, jak wejdzie coś i koniec. No, nie, nie wejdzie. Nie, nie ma szans, powiem ci. Już mam 18 ton. No, jeszcze jakby jedna przyczepa była, to bym zmieścił, a tak nie ma szans. No wiesz, no na 3 przyczepy za ciągnikiem to nie za bardzo. No, to trzeba to zainwestować jeszcze na przyczepę. No albo większy tonaż niech ma i tyle. No. Ja mam jedną na oku. Taką fajną 15-tonówkę. O, widzisz. Ale z drugiej strony, czy nasze ciągniki dadzą radę? No to będę na bankę stanem ciągną. Tą przyczepę. No widzisz, ja to ci powiem, że nie wiem. Mój powinien dać radę Ursus w sumie, no bo jakby nie było, to wiesz, ma trochę tych kucyków, no nie? No. Zobaczymy pod górkę, jak będzie szedł z tym 18 tonami. Powiem ci, że musiałem sobie lusterka przeczyć, bo miałem całe ciemne i nic nie było w nich widać. Zakurzone całe. Teraz to przynajmniej coś widzę. Wiesz co ci powiem? Co? 3 na godzinę pod górę jadę. 4. Serio? Tak. No to dobrze. 5. Jak nie stanę... 6, 7. Jak nie stanę pod górę, to wyjadę. No. Nie, no powinien wyjechać. No kurde, zawsze powinien. Dawał radę, więc dzisiaj tak samo. Dobra, na nie. No, powiem ci, że u mnie trochę dziwnie wysypało się, no ale okej. Na złą stronę mi sypie. No, zaraz na bardzo będę odmiał.
60. No ja ci właśnie powiem, że się wysypałem i właśnie sobie jadę z powrotem w pole. I się tak zastanawiam, czy wziąć na dwie przyczepy to zwieźć, czy na jedną. Cholera, znowu przyczepę zgubiłem. Po tych wertepach to nawet ten zaczepu mi się wypięły przyczepy. Tak? No, trzeba było zapiąć dobrze. Gdzie Gdzie tam udało się się udać? udać? Gdzie Tak, się tak, ja już udawałem? jadę w pole, powiem ci, zaraz będę. Ja się Kombo? jadę wysypać. A tam dużo ci zostało, czy nie? Trochę. To zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja spróbuję to wziąć, kurde, na jedną przyczepę, nie na dwie. A ty już pewno już na farmie jesteś, no nie? Nie. Jeszcześ nie dojechał. Tam widzę. Pędź. Tylko wygrałem, jak nie stanąłem. A, no wiadomo. Wodę. Za milinkę skupiłem. Taki to pożyje. A tutaj w polu, kurde, suchota. Też to mogę ci przywieźć. A to możesz po drodze wziąć tam. Dobra. Ale powiem ci, że kurde, kurzy się na tym polu, jak nie wiem. Szkoda, że ta prasa jeszcze kostek nie liczy, ile zrobiłeś. No, bo było ich bardzo dużo. Lubisz? No pewnie, zobaczysz.
Szurek się skończył. Tak, zauważyłem. Powiedz mi, jak się zakłada sznurek? O cholera. Z tyłu. Tak, i no, że o 50 zł. Panie, to wyczaskałem ci nawet cały sznurek, widziałeś? Jakie pizze na ołtarz? Obojętne, byle co weź, żeby było coś. Dobra, tak przydzielam. Niech będzie cokolwiek. Tak, przymasz. Ja tam zaraz przyjadę do ciebie na pole, to ci sprasuję jeszcze tą słomę, co tam masz, bo ja już tu skończyłem. Praktycznie to wiem, skończ. Ale jak masz niedzielę na banany? Czy ja wiem? Wiesz, jak belki na każdej mapie belki lagowały, no nie? No. Nie kukurydza. Proszę? Nie kukurydza też. Ale co kukurydza? Też lagowała. Dlaczego? No bo na nie. Znaczy ja wiem, na kukurydzę. A, na kiszące, no. No. Ciekawe, że na pusto podjedzie. Podjedzie. Dobra. Ciężko miało, ale podjechało. Co, nie da rady? Znowu się sklep skończył. Nie. Tak. Nie, bo założyłem dopiero, bo chciałbym niedawno do prasy. A nie widzisz komunikatu? Nie, u mnie nie ma. Nie jest. No, to jest zbagowane. Okej, ja już skończyłem pracować, powiem ci. Dobra, spoko. Ale do mnie przyjedź. Tak, przyjadę do ciebie, tylko muszę sobie stopki wypuścić. Okej. Już tam jadę, pędzę do ciebie.
No niech mi 30 zaskoczy ta 60. No. Ach. Nie będę jechał po polach, bo gdzieś jeszcze stanę tam po tych wertepach, pojadę drogą. No, muszę ją rozmiarować. Nie bój się, chodzi jak nowa. No. Tylko trochę brudno. To nie umiem. Już ci prasuję, powiem ci. Ale powiem ci, że przerąbane na twoim polu jest prasować. No. To w koło tak ma zbierać tą słomę, mówisz? No też zbieraj. Czekam, może ja muszę na chwilę też kupić. No okej, dawaj. Tak. No i okej, będzie więcej. No. Kurde, chyba tu około 20 razy będę musiał zrobić rundkę. No. Ale zaraz już powinniśmy włączyć. To trzeba będzie wam zahaczać jakiś lepiej. No. Najwyżej będzie to pan drugi obojęcie. Nie, myślę, że skończymy te dwa, to pole, zwieziemy sprzęt i zakończymy odcinek i... No. I za kilka dni będzie następny. Ale no, bardzo codziennie można być tutaj. Można być codziennie. A widzę, że już kończysz praktycznie. No nie? Już niedużo ci tam zostało, widzę, na dwa przejazdy.
No widzisz. A to mi jeszcze zostało trochę. Prawie ty zwieziesz swoje maszyny tamte, kombajn to zwieziesz, No. a ja może mi się uda to. No ale z tych długich pasków to powiem ci, że jeszcze mam trzy długie paski i te krótkie. No. Więc myślę, że damy radę za chwilę. No. Powiem ci, jakbyś poczekał chwilę, albo wiesz co, weź w moje maszyny, jakbyś tam mógł zwieźć. No, Dobra. no, a ja tutaj dokończę tobie. To i prawie pojadę z tym. No już, niedużo powiem ci, że zostało. Jak tam, dojechałeś już do tej farmy, czy jeszcze? Jeszcze nie. A widzisz. Powiem ci, że jeszcze jeden, dwa te przejazdy i będzie już koniec. No tutaj mi taki mały kawałeczek został. I tutaj z drugiej strony też kawałek taki. Powiem ci, że najechałem na snopka normalnie i poleciał w powietrze. No.
Jaki bajer? No, wszystko jest. Ale powiem ci, że tych małych snopków to jest mnóstwo. No. No i co, zaparkowałeś już tam na podwórku? Czy jeszcze się tam dojeżdżasz dopiero? Jeszcze. A? Swoimi. A, no to okej. Zobacz pod tą górę, jak będzie się. Swoim jeden zaparkowałem. A, to widzisz. Podjechał. No, ja tutaj powiem ci tak. Jeszcze dwa paski. Ty, nie. Dwa paski i będzie nic. Takie małe, więc jest ok. Proszę? No dobra. Wszystko to zaraz będę wracał już. No, będę wracał za sprasą, powiem ci. Okej, powiem ci, że już wracam do ciebie na podwórko. Powiem ci, że chyba nie podniosłem tego z tyłu. Nie podkręciłem, mi się wydaje. No. No. Okej, podniosłem. To jeszcze zamknę klapę z tyłu. Już pędzę do ciebie na podwórko, odstawić ci sprzęt. Dobra. Już jestem praktycznie na głównej, przy głównej już jestem, więc zaraz tam będę u ciebie. Całe 30 na godzinę jadę, powiem ci. Więc wiesz, jest ok.
No już zaraz będę tam u ciebie, tylko jeszcze odwiedzę CPN, żebyś mi nie powiedział, że na pusty zbiornik ci zostawiam. A ile tam jest? 57 litrów. 9,91. Proszę? 9,91. No widzisz. Już jestem u ciebie praktycznie na podwórku. Gdzie ci to zaparkować? Sam to zaparkuję. Okej. Proszę, wstań. Okej, dzięki ci. No to ja będę się żegnał, będę wracał do siebie na farmę. No to trzymaj się, Piotrek, na razie. Cześć. No, do usłyszenia. Dobra, przepraszam.